i ubrać w jakiekolwiek słowa. Widzę, że już jesteście, więc będę zaczynała. Zaczniemy sobie od tematu książek, czyli chciałam się skupić tutaj na top 5, ale mi nie wyszło i będzie top 10, a nawet niektóre podpunkty będą rozwinięte o kilka dodatkowych, ponieważ opisują dokładnie to samo zagadnienie, czy też są z tej samej półki. Zachęcam Was do tego, żebyście pisały i pisali swoje różne odkrycia 2020 roku, ale też żebyście się dzielili różnymi swoimi właśnie książkami, czy też czymś, co Wam pomogło, czy Was najbardziej zainspirowało w tym roku. No i mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich osób tutaj taka wymiana doświadczeń wartościowa. Zaczynając od książek, nie chcę, żebyście brali pod uwagę ich kolejność jako hierarchię wartości, bo z każdej z nich naprawdę wyciągnęłam mnóstwo wartościowych treści i do każdej z nich z pewnością będę wracać. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym, to każda z nich poniekąd łączy się ze sobą, czyli wszystkie gdzieś dotykają nawet i tematu ciała, czy też tematu rozwoju, psychologii, wszystkie są związane z takimi zagadnieniami, by po prostu żyło nam się lepiej, czy by rozwijać się jako człowiek w różnych kierunkach i w różnych dziedzinach. Zacznę od pierwszej książki, którą w ogóle skończyłam po prostu gdzieś tam na początku stycznia. Wy chyba tego nie widzicie. To są Atomowe nawyki, dobre zmiany, niezwykłe efekty. I to jest książka, która z jednej strony opisuje różne metody kształtowania nawyków i jest dużo prostsza niż taka wielu osobom znana książka, która nosi tytuł Siła nawyku. Ta książka opisuje zarówno budowanie nawyku pod kątem sportu, budowanie nawyku postanowień też swoich jakichś związanych z utratą na przykład kilogramów albo z ćwiczeniami. Jest mnóstwo tutaj wartościowych treści i takich też przytoczonych badań, ale nie ma tutaj lania wody, tak? Czyli czegoś, co ja bardzo nie lubię już w książkach, czytam ich bardzo, bardzo dużo rocznie, więc wiadomo, że niektóre zagadnienia się powtarzają. Tutaj na każdej stronie kryje się mnóstwo różnych ciekawych informacji i ta książka wymaga skupienia. To nie jest coś takiego, że można sobie tak przelecieć i jak powieść, tylko warto się nad nią pochylić, więc Atomowe nawyki szczególnie też polecam w kontekście gdzieś budowania właśnie swoich nawyków w nowym roku. Cześć Domi. I jeżeli na przykład od razu Wam nie będzie odpowiadała, żeby przejść przez nią tak super szybko, to polecam sobie czytanie po kilka rozdziałów i wtedy to jest też taka metoda, żeby jak najwięcej tych informacji zostało w głowie. Idę dalej i przejdę tutaj do audiobooków, ponieważ ja bardzo dużo też słucham zarówno podcastów, jak i audiobooków i jak wiem, że jest audiobook czytany jakimś głosem, który mi odpowiada, no to nawet jestem bardziej skłonna pójść w kierunku audiobooka niż książki, dlatego że jestem słuchowcem. No i przejdę tutaj do takiego obszaru, jeżeli chodzi o książki, który jest związany ze zdrowiem psychicznym i szczególnie tutaj polecam taką książkę, czy też właśnie w formie audiobooka, która nosi tytuł Niekochalni i jest to książka polskich autorów. Można sobie gdzieś tam wyszukać. Dokładny tytuł to jest Niekochalny lęk przed bliskością i mimo tego, że tytuł jest trochę zatrważający i może niektóre osoby nie chciałyby pójść i zobaczyć, co się pod tym kryje, to gwarantuję, że tam naprawdę każdy odnajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o swoje takie schematy działania i nawet jeżeli gdzieś nam się wydaje, że zupełnie nie mamy czy problemu, czy to nie jest temat, który mógłby nas dotyczyć, to tam się możemy dowiedzieć z tej książki, jak bardzo często działamy pod właśnie takim kierunkiem, czy schematu, czy czegokolwiek, co jest związane z jakimiś naleciałościami i nawet o tym nie wiemy, że tak się dzieje. Więc bardzo, bardzo polecam właśnie też w formie audiobooka. Jeszcze zostając w obszarze tym takiego zdrowia psychicznego, czy też rozwoju pod kątem
nie chciałabym tutaj użyć psychoterapii, ale czegoś, co pozwoli nam bardziej rozwinąć się i cofnąć czasami być może do lat dzieciństwa i zobaczyć, ile rzeczy nam takich na co dzień towarzyszy, które wydają nam się, że są naszym wyborem, a wcale nie do końca nim są, tylko właśnie są tym schematem. To jest książka, która nosi tytuł Kłamstwa, którymi żyjemy. I ja Wam tutaj wszystko podlinkuję, wrzucę później na YouTube, bo tam jest najłatwiej właśnie taki zbiór zrobić, ale zrobię też post ogólny, w którym właśnie opiszę zestawienie zrobię, więc się nie martwcie, że gdzieś to umknie, jeżeli któraś z tych książek Was interesuje. I jeszcze pozostając w tym temacie właśnie takich książek około psychologicznych bardzo, to tutaj widzę, że Ania też napisała Powrót z Bambuko. Dokładnie to jest kolejna książka, która no, zrobiła na mnie przeogromne wrażenie i słuchałam jej w formie audiobooka, ponieważ uwielbiam głos Katarzyny Nosowskiej. Zarówno pierwsza książka, jak i druga, ale myślę sobie, że gdybym miała wybierać, to w ogóle druga jest jeszcze bardziej fenomenalna od pierwszej. I mimo tego, że jest to pisane bardzo lekko, to ta książka nie jest lekka. I każdy rozdział zatrzymuje nas nad jakąś refleksją i nad z jednej strony trudnym rozważaniem, a z drugiej strony bardzo potrzebnym. Polecam tutaj zarówno wszystkim kobietom, jak i mężczyznom i jest to naprawdę bardzo duże odkrycie tego roku, jeżeli chodzi o właśnie audiobooka czy książkę Powrót z Bambuko Nosowskiej. No dobra, idziemy dalej. Kolejnym audiobookiem, który przesłuchałam i to był gdzieś też w ogóle początek roku, to była książka Brené Brown Z wielką odwagą i też polecam każdemu naprawdę tę pozycję, nie tylko tym osobom, które chciałyby się gdzieś rozwinąć w temacie odwagi, tylko w tej książce jest opisanych mnóstwo różnych zależności od karmienia nas takim wstydem, wychodzenia gdzieś właśnie z takich uwikłań własnego umysłu, ale też fajnie jest tam opisane takie zagadnienie, które nazywa się kulturą niedostatku, czyli potocznie mówiąc takie nigdy dość. I to nigdy dość pokazuje nam, że z jednej strony nigdy nie jesteśmy wystarczająco dobre, by móc gdzieś tam coś robić, albo nigdy nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, by móc coś tam zrobić innego. I zawsze to nigdy dość, kreowane przez media, no właśnie ta cała kultura niedostatku cały czas pokazuje nam, że gdzieś coś jest z nami nie tak i na jakimś poziomie nie powinniśmy się móc czuć pełnowartościowi, bo zawsze nam czegoś brakuje. A to jakichś rzeczy materialnych, a to czegoś w związku, a to jakieś rzeczy związanych, nie wiem, z upiększaniem domu. Teraz mówię to, co mi przychodzi do głowy, żeby nie wchodzić w jakieś zawiłe tutaj tematy, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. I właśnie Brené Brown w swoim tym audiobooku, czy też książce, nakierowała mnie na inną książkę, do której będę chciała jeszcze wrócić, która nosi trochę intrygujący tytuł, czyli Pieniądze płyną z duszy. I mimo, że ten tytuł może sygnalizować, że jest to książka jakaś o zdobywaniu pieniędzy albo czymś tego rodzaju, to tam bardziej jest pokazana cała taka no właśnie kultura podejścia do pieniędzy i tego, dlaczego te pieniądze nam często umykają, albo dlaczego wiecznie jesteśmy niezadowoleni z czegoś, nie wiem, ile zarabiamy, albo zawsze chcielibyśmy więcej. Właśnie ta Brené Brown, jeżeli chodzi o odniesienie się do tej właśnie kultury niedostatku, dużo opierała się na tej książce i na fragmencie z tej książki Pieniądze płyną z duszy, więc też przy okazji polecam. Idąc dalej, patrzę sobie, co wypisałam, to już jeżeli chodzi o audiobooki, to tyle. Kolejnym takim moim odkryciem jest słowo ikigai i wszystko, co się za tym kryje, czyli taka japońska sztuka szczęścia i długowieczności. I ja najbardziej polecam te dwie, bo tej nie skończyłam czytać, ale ja to jestem taka, że muszę zgłębić temat do końca, więc tą jeszcze sobie
Kupiłam przy okazji zadziwienia i wielkiej wartości, które popłynęły z tych dwóch książek. Od tej polecam zacząć. Ta jest bardziej takim treningiem i to jest więcej takich ćwiczeń, które warto zastosować. I przede wszystkim to Ikigai, to można tłumaczyć na polskie jako poszukiwanie sensu albo poszukiwanie misji życiowej, pasji, powołania, czegoś takiego, co do końca naszych dni zasila nas z jednej strony do działania, z drugiej strony daje nam tą energię na co dzień. I no i tutaj zarówno jeżeli chodzi o temat zdrowia i badań autorów w kontekście długowieczności, jest mnóstwo takich ciekawostek przedstawionych odnośnie mieszkańców Okinawy, czyli miasteczka, w którym ludzie żyją najdłużej, więc tą książkę czyta się bardzo, bardzo prosto. Jest kilka takich trochę a la coachingowych treści, które musiałam szybciej gdzieś tam ominąć, nie wchodząc w nie bardzo głęboko, bo one się przewijają w praktycznie prawie każdym jakimś poradniku z rozwoju osobistego, ale naprawdę mimo gdzieś tam tych wklejonych takich powtarzających się treści, no to jest to moje odkrycie i będę na pewno temat zgłębiać jeszcze tutaj w 2021 i gdzieś ten trening Ikigai stosować na co dzień. Idę dalej. W kontekście biznesowo takim pracowniczym, a bardziej mam tutaj na myśli przyjemność i możliwość ułożenia sobie tej pracy, żeby ona z jednej strony nie pochłaniała całego naszego życia i nas nie spalała, a z drugiej strony, żeby no właśnie stanowiła dla nas wartość i była z jednej strony taką przyjemnością też, to polecam książkę Inaczej. Książkę polskiego autora Radka Kotarskiego i jest to książka, w której znajdziecie, też nawet przewija się motyw Ikigai, ale znajdziecie też właśnie trochę inne podejście do motywacji, do budowania nawyków, do organizacji czasu, do prokrastynacji, do różnych takich tematów związanych z uciekaniem czasu i przepuszczaniem tego czasu przez palce. Może być to świetna książka dla mężczyzn, bo wiem, że oni mają bardziej taki analityczny umysł, pisana rewelacyjnie, jeżeli chodzi o prostotę, a z drugiej strony ja uwielbiam książki, które są oparte o badania, dlatego że dzisiaj, i to będzie też jedno z moich odkryć, tak wiele przewija się w internecie dziwnych, różnych, no takich polecanych do zastosowania rad, które w ogóle nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Ja uwielbiam Radka za to, że on również w swoich podcastach rozprawia się z takimi fake newsami albo z różnymi informacjami, które na co dzień wydają nam się prawdziwe, a nie do końca takie są. I ta książka no robi naprawdę ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o właśnie temat pracy, pracoholizmu albo w drugą stronę odwlekania wiecznego też różnych spraw, więc bardzo, bardzo polecam, ona jakoś całkiem niedawno wyszła. Idziemy dalej. W kontekście w ogóle pracy mózgu, na pewno większość z Was zna te książki, są dwie, jedna się nazywa Rezyliencja, a druga się nazywa Szczęśliwy mózg, tego samego autora, czyli Rick Hanson, i są to książki, które doskonale ukazują funkcjonowanie naszego mózgu, jego pod kątem neuroplastyczności, czyli jak bardzo my możemy, koncentrując się na dobrych rzeczach, teraz staram się to w skrócie powiedzieć, możemy zmieniać własną rzeczywistość, czyli nasz mózg jest przyzwyczajony trochę do tego, żeby wyłapywać te negatywne informacje z codzienności, żeby nas chronić i żeby zatrzymywać się na tym, co jest dla nas związane z strachem, lękiem, a mało koncentruje się na momentach, za które możemy być wdzięczni, więc tutaj bardzo, bardzo polecam dla osób, które mają no taki problem, żeby odnaleźć gdzieś w swojej codzienności dużo dobra, to ćwiczenia z tej książki, wyjaśnienie w ogóle w bardzo przystępny sposób naukowych zagadnień pozwala no, zrozumieć tutaj
no, funkcjonowanie naszego mózgu na drodze w ogóle ewolucji, dlaczego to tak jest, i pokazać, że my mamy wpływ na bardzo wiele rzeczy, tylko często z tego nie korzystamy. Ta druga książka, czyli Rezyliencja, ona jakby rozwinięciem tytułu jest: jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia. I tutaj też jest dużo w temacie ciała, więc bardzo, bardzo polecam. Idziemy dalej. Śpi, jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym, i to jest absolutnie moje odkrycie tego roku, łącznie z ekspozycją na światło słoneczne i z tym, jak bardzo to, jak jemy, jak śpimy, jak funkcjonujemy na co dzień, w jakim rytmie funkcjonujemy, ma wpływ na nasze zdrowie. I często my szukamy nie wiadomo jakich diet, które nam pomogą, albo staramy się bardzo dużo, nie wiem, suplementować, bo czujemy się zmęczeni. Robimy mnóstwo różnych takich zabiegów, które mają nam przywrócić to zdrowie, a okazuje się, że naprawdę po latach badań, bo tutaj jest mnóstwo tych badań zawartych, ta siła tkwi w prostocie i w takim poszukaniu tego własnego rytmu okołodobowego i życia zgodnie z tym rytmem okołodobowym. Wiem, że to wydaje się często dla wielu osób no trudne, bo łatwiej jest wziąć często na przykład tabletkę, wypić dodatkową kawę, ale już ja patrząc po sobie, po tygodniu, a po 2 tygodniach, to już absolutnie, no jest to od razu widoczna różnica, jak bardzo wzrasta poziom energii i jak mniej mam tendencji na przykład do zatrzymywania wody, do ucinania sobie drzemki gdzieś w ciągu dnia. Jest tu mnóstwo pokazanych właśnie działań naszego organizmu odnośnie też zegaru narządów i wszystkiego, co jest związane z naszym po prostu zdrowiem. Więc bardzo, bardzo polecam. Myślę, że to powinna być lektura ludzi na nowy rok, bo tu jest, jeżeli jesteśmy w temacie zdrowia i każdy gdzieś no, chce o to zdrowie zadbać, bo wiemy, co się gdzieś tam dzieje dookoła, zarówno o to zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, no to ta książka będzie fantastyczną pozycją do przeczytania. Patrzę, co tutaj piszecie. Piłka mi spadła do masażu. O, super, tak. Ewelinkę, będę właśnie w odkryciach tych rozwojowych poruszać te tematy. Klaudię Pingut, Sylwię Mazur znam i też myślę, że mogę tutaj polecić. Zresztą Klaudii książka też jest bardzo fajna i jeżeli ktoś błękitny umysł, też ją mam, czytałam, jest naprawdę no, całkiem niezła, więc polecam. I też jest napisana bardzo prosto, mnóstwo w niej różnych ciekawych takich no takich smaczków, tak, które ja lubię w książkach to, że one mnie na chwilę zatrzymują, mi pokazują, ej, no zastanów się nad tym, czy to tak rzeczywiście jest. Więc Klaudia jest też mistrzynią, jeżeli chodzi o takie obalanie różnych mitów. Okej, okay. Idziemy dalej, już zmierzam do końca. Jest to absolutnie mój taki, jest napisane, że to jest międzynarodowy bestseller, ale to jest mój bestseller tego roku. Nigdy bym się za tą książkę nie zabrała, patrząc na jej tytuł i okładkę, bo wydawało mi się, że to jest jakaś książka jakiegoś, nie wiem, youtubera albo kolejny jakiś poradnik z cyklu po prostu, jak być szczęśliwym w 30 dni. Ale no, książka dotyka każdego obszaru, od rodziny, po finanse, przez rozwój, po ciało, oddech, medytację, odkrywanie pasji, gdzieś szukanie swojej własnej drogi, ale też kształtowanie nawyków, poszukiwanie wartości w prosty sposób. I zadziwiające jest to, że ja naprawdę już mi się tak wydawało, że trochę na ten temat wiem, bo mnóstwo tych książek przeczytałam z właśnie obszarów jakichś tam rozwojowych, a ta książka no myślę, że w każdym rozdziale gdzieś zaskakiwała mnie tak bardzo, że mam całą pokreśloną i polecam całą. Mam absolutnie taki mój top tutaj 2020, jeżeli chodzi o książki.
Pan wyskakuje w każdej reklamie. To znaczy, że chyba trzeba będzie przeczytać. Podobno jest to też podcaster, jest to były mnich. I ja niestety nie znam tak dobrze angielskiego, ale być może będzie to motywacja, żeby no, nauczyć się go w taki sposób, żebym swobodnie mogła słuchać sobie jego podcastów, bo podobno są naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobre. I no, też widziałam, że bardzo dużo osób gdzieś poleca tą książkę i wcale się nie dziwię, dlaczego. Chyba to znak. Dobra, idę dalej przez odkrycia muzyczne. I tutaj gdzieś po prostu te odkrycia muzyczne podam Wam, ale nie wiem, czy one będą z Wami rezonowały, dlatego że ja słucham różnego rodzaju muzyki, ale jednak dla większości osób jest to muzyka może nie trudna, ale spokojna, a wiem, że ludzie uwielbiają, kiedy muzyka gdzieś im łupie czasami, albo jest taka, która ich nakręca do działania. No ja jednak mam odwrotnie i tutaj myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. Odkryciem, które wypłynęło w 2020 roku, chociaż ja znam z 2019 jeszcze, jest zespół Szata Kus i to jest, mam nadzieję, że dobrze w ogóle wymawiam tą nazwę. Przepiękne teksty, ja kocham w muzyce teksty, czyli uwielbiam piosenki, które niosą coś za sobą, a nie są tylko po prostu zlepkiem słów, które super się sprzedają i wpadają szybko w ucho. Więc bardzo, bardzo polecam, żeby sobie odszukać, jeżeli ktoś nie zna i wsłuchać się w teksty. Niesamowite melodie, jeżeli chodzi o instrumenty, które ten zespół stosuje w swoich utworach. Przepiękne przesłania na tą nową naszą rzeczywistość. I mam nadzieję, że, no, że gdzieś każda z tych piosenek, która tam pojawia się i one są dostępne wszędzie w internecie, może być taką. Nie chcę powiedzieć, że tutaj modlitwą, bo to jest może za dużo, ale z drugiej strony, jak się wsłuchacie w te teksty, to jest to coś niesamowitego, co absolutnie koi duszę. I gdybym miała rozwinąć tutaj na ciało, umysł, duch te podsumowania, no to absolutnie te muzyczne trafiłyby prosto do serca. I no i idąc dalej od tego zespołu, gitarzystą właśnie zespołu Szata Kus jest Maciej Czemplik, którego ja uwielbiam od wielu lat za nadawanie utworom polskim drugiego życia, dlatego że no ja uwielbiam w ogóle polską muzykę, dawną też polską muzykę. Uważam, że mamy wciąż mnóstwo fantastycznych artystów. Przez wiele osób zapomniane piosenki, a nieznane, nie wiem, młodzieży i w ogóle no gdzieś niepuszczane w radiu, można słuchać na nowo. Ja uwielbiam słuchać różnych coverów, czyli tak jak wspomniałam wcześniej, patrzeć na to, jak ktoś nadaje piosenkom drugie życie. I Maciej Czemplik z wokalistkami, które zaprasza do swojego projektu, jest w tym genialny. Uwielbiam w ogóle muzykę akustyczną, która mnie nie męczy, a daje jakieś przesłanie, że jestem w stanie wysłyszeć wszystko dokładnie. I no, tam jest naprawdę sporo fantastycznych wokalistek, przepięknie zaaranżowanych utworów. Polecam całym sercem. Można sobie wpisać w YouTube, chyba tam jest Czemplik Music, jest taki kanał i można sobie posłuchać. Kolejnym moim odkryciem jest Kasia Moś i Kasia Moś z Auxo i szczególnie te aranżacje, gdzie w tle jest orkiestra i wszystko tworzy niesamowitą całość. I polecam zapoznać się z jednej strony z twórczością, jeżeli chodzi właśnie o te aranżacje z orkiestrą, a z drugiej strony w ogóle z fenomenalnym głosem Kasi, bo no, dla mnie w tym momencie jedna z najlepszych wokalistek w Polsce z charyzmą, z używaniem po prostu głosu petardy, ale możecie ją znać chyba z reklamy, jakiejś reklamy, nie wiem, ale ja na pewno w jakiejś reklamie ona występuje ostatnio, bo słyszałam, ja mało oglądam telewizję, więc ciężko, ale chyba Link
Link coś tam, jest chyba jakaś taka firma, chyba ubezpieczenia albo coś takiego. Więc to jest właśnie Kasia Moś, genialna i mało osób wie, że dawno, dawno temu Kasia Moś występowała w zespole wielu osobom znanym na całym świecie, Pussycat Dolls, więc nasze takie dobro narodowe w zespole, który jest znany na całym świecie, też miała swój udział, tylko już jak ktoś się chce zagłębić w historię, to polecam. Natomiast cieszę się, że jest w Polsce i robi tak genialną muzykę i tak przepiękne utwory. Dziś nie ma takiej wiosny do wiersza Asnyka na przykład. To są takie perełki, które no absolutnie można słuchać i w każdym wieku i przez wiele lat się nie znudzą. Idąc dalej, coś co umiliło mi w ogóle wieczory, szczególnie na początku tej izolacji, to było męskie granie w domu i koncerty organizowane przez męskie granie. Zarówno Igo, Bas Astral, jak Daria Zawiałow i mnóstwo różnych bardzo ciekawych naszych polskich wokalistów. Ja, tak jak wspominałam, sercem jestem bardzo przy tej polskiej muzyce i wspieram jak mogę, jeżeli gdzieś tam jest jakaś, nie wiem, wpłata na to, żeby można było posłuchać sobie jakiegoś koncertu, to zawsze chętnie to robię, bo wiem, w jak trudnej oni są dzisiaj sytuacji, a jeżeli mogę pomóc, to też jest to dla mnie cudowna wymiana, bo to, tak jak wspominałam wcześniej, koi gdzieś tą moją duszę i daje mi ogromne takie zasilenie energetyczne do działania. Muzyka na mnie wpływa chyba najbardziej ze wszystkich takich zmysłów, które gdzieś mamy. I idąc dalej, już to nie będzie polska wokalistka, bo w tym roku był dla mnie wielki powrót mój do Ewy Cassidy, której słuchałam bardzo dużo jako nastolatka, chyba przesłuchałam wszystkie jej możliwe piosenki, część ich śpiewałam, ucząc się też na tych utworach, kiedy zajmowałam się muzyką. I jeżeli chodzi o jesienne i zimowe wieczory, to jest to jeden z najbardziej nastrojowych głosów i absolutnie przepiękne operowanie no właśnie tym wokalem i tak ciepły i tak krystalicznie przepiękny głos, że tutaj no całym sercem polecam. Jak ktoś nie zna Ewy Cassidy, mimo tego, że już mi się wydawało, że wszyscy ją znają, to polecam, żeby sobie przesłuchać. Chociaż te wszystkie, czy większość tych piosenek, czy też wokalistów, artystów, których tutaj polecałam, to być może dla wielu osób będą to smęty, ale ja po prostu uwielbiam gdzieś w takiej muzyce obcować, bo ona mnie nie zagłusza, tak jak uwielbiam prowadzić zajęcia, które nie odcinają od emocji, to tak samo mam z muzyką. Dla mnie muzyka służy temu, żeby uruchamiać w nas właśnie emocje, a nie żeby zagłuszać wszystko, co w nas jest. Łącznie też z tą muzyką taneczną, no to jeżeli czujemy radość słuchając czegoś i porywa nas to do tańca, to też jest przepiękne i absolutnie nie mam przeciwko nic takiej muzyce i uwielbiam też sobie słuchać jakichś rytmów kubańsko-latynoskich i dalej ta muzyka wywołuje we mnie te dobre emocje. Nie uznaję natomiast muzyki, która po prostu jest zbudowana dla samego takiego, no nie wiem, po prostu staram się znaleźć jakieś słowa, żeby nikogo nie urazić, ale Clock Machine, bardzo fajny zespół, super. Tak, no nie uznaję muzyki, która nie ma przekazu innego oprócz tego, żeby się to sprzedawało i żeby po prostu zrobić to pod radio. Cieszę się, że gdzieś w Polsce coraz więcej tych artystów wypłynęło w taki sposób, że no, nie trzeba słuchać tej rąbanki w radiu, tylko pojawiają się raz na jakiś czas przynajmniej jakieś piosenki, przy których po prostu głowa nie czuje się, jakby była walona młotem pneumatycznym. To tak z delikatnych takich porównań. No, nie wchodzę w ogóle w te tematy i nie dlatego. Wiecie, co z tą muzyką disco polo? To jest trochę tak, że wiem, że wiele osób mówi, że no tak, nikt nie słucha disco polo, ale każdy zna teksty. No ja niestety nie znam ani tekstów, ani naprawdę nie słucham, ale też nie mam nic przeciwko tej muzyce, bo gdybym miała tak, nie wiem, wybierać między
muzyką disco polo, a tym, co grają w większości jakieś radia, po prostu tą rąbanką, która jest zlepkiem elektronicznych jakichś, nawet nie chcę powiedzieć, że nut, no to zdecydowanie ta muzyka disco polo jest tym czymś, co jest trochę rdzenne, takie nasze, więc no nie chcę tutaj absolutnie tego, jeżeli kogoś to porusza, no to warto może za tym pójść. I przechodzę do ostatniej kategorii, dla mnie najprzyjemniejszej, bo rzeczywiście wnosi najwięcej, i to jest kategoria rozwój. I tutaj zacznę od tego, co rozpoczęło też mój rok, czyli kurs z Eweliną Stępnicką, kurs, który nosi nazwę Jesteś cudem. I absolutnie ten kurs polecam każdemu, mimo tego, że Ewelina części osób może kojarzyć się z takim słodziakiem i z taką osobą, która, no nie wiem, no nie jest takim typowym mówcą z konkretami, która wykłada wszystko, to gwarantuję Wam, że na kursie, w każdej lekcji znajdziecie mnóstwo no tak wartościowego przekazu i tak cennych lekcji, z którymi warto by było popracować dalej, że do takiego stopnia zachwycił mnie ten kurs, że później wzięłam udział po raz drugi w lipcu. I też mimo tego, że na kursie niby działo się to samo, to ja zupełnie inaczej odbierałam ten kurs i chyba, jeżeli mam tutaj wybrać moje odkrycie tego roku, no to absolutnie kurs Jesteś cudem i Ewelina wpisuje się w pierwszą właśnie trójkę. No tak, mapa życia to był kolejny kurs, który pozwolił przetrwać te momenty trudnej izolacji i no niesamowicie mnie rozwinął zawodowo, czego też ten kurs dotyczył, bo on opierał się o działanie i u mnie poprzez właśnie mapę życia, kurs Eweliny Stępnickiej, rozwinął się cały projekt ciałowania. W końcu się odważyłam na stworzenie bardziej dla szerszego grona treningów Ruch nie ma wagi. Więc no, jestem tutaj niesamowicie wdzięczna i gdybym miała zrobić sobie jakiś taki pomiar wdzięczności, to chyba Ewelinę zalałabym całą moją wdzięcznością za to wszystko, co wydarzyło się w tym roku. I idąc dalej i dalej pozostając w temacie Eweliny, to jest planer, teraz to już jest nowy planer, Jestem cudem, na cały rok. Polecam, jeszcze chyba kilka jest do zamówienia na stronie ewelinastępnicka.com albo pl. I jest to planer, który nie jest zwykłym kalendarzem. I ja przez lata miałam trochę tych kalendarzy, planerów i różnych innych takich zeszytów do notowania. Ten w 100% spełnia moje oczekiwania, też dlatego, że tu każda strona została zaprojektowana, dopieszczona, nie ma żadnej jakiejś takiej zapchaj dziury, a dodatkowo jest wystarczająco dużo miejsca na pisanie i na, no znowu taką refleksję nad tym, żeby każdego dnia zastanowić się nad tym, co jesteśmy w stanie albo co zrobiliśmy z przestrzeni ciała, umysłu i duszy dla siebie. No i mamy też wdzięczność i warto każdego dnia właśnie się pochylić nad tym, za co możemy być wdzięczni. Z jednej strony jest to takie przypomnienie o tym, o czym na co dzień zapominamy, i ten planer właśnie ma temu służyć, ale też cudownym narzędziem jest, jejku, tego nie widać w ogóle, nawykomierz. I nawykomierz pozwala nam obserwować swoje właśnie nawyki działania. Oprócz tego każdy miesiąc jest podzielony na takie odkrycia danego miesiąca. Zachęcam do tego, żeby wejść sobie tam na stronę i zobaczyć, jak to wygląda, bo tam Ewelina myślę, że bardzo dużo ma zdjęć i pokazuje, no właśnie, jak z takiego planerka korzystać. Co jest też niesamowite, to on jest przepięknie wydany. Tu jest wszystko tak piękne, że szkoda go zapisywać, ale też wiem, że Ewelina zawsze daje możliwość takiego PDF-a, czyli jeżeli ktoś nie ma pieniążków albo nie chce sobie zakupić właśnie takiej
księgi, która wcale nie jest ciężka, bo myślałam, że będzie na cały rok dużo, dużo cięższa, to istnieje możliwość ściągnięcia sobie PDF-a i na przykład wypisywania, nie wiem, właśnie w formie takich kartek, wydrukowania tego i robienia takiego planerka. No inną trochę metodą. Wiem, że Ewelina niedługo będzie startowała z takimi lifeikami, w których będzie opisywała, jak z takiego planerka korzystać, więc absolutnie jest to narzędzie, które niesamowicie mi pomogło w tym 2020 roku w każdej przestrzeni, bo właśnie to mi też, że planer wydaje się, że jest to narzędzie do planowania, czyli wszystko ma iść z głowy. Ten planer jest zupełnie inny i myślę, że no każdemu również na prezent warto kupić. Grubas w porównaniu z poprzednim, ale powiem szczerze, że ja jestem zadowolona z tego, że nie ma tych sprężynek i jakoś takim jest poręczniejszy i trochę mi jest smutno, że jest na cały rok, bo sobie tak myślałam, żebym chciała kilka kolorów, a tu jednak trzeba było się zdecydować na jeden, drugi poszedł w prezencie. Idę dalej. Test, a raczej badanie Gallupa, coś, co ja już zrobiłam wiele lat temu, ale co w tym roku miało niesamowite odzwierciedlenie w moim życiu, jeżeli chodzi o właśnie talenty, które się tam wyłaniają z tego badania i talentu. Nie będę się tutaj rozwodzić strasznie dużo nad tym badaniem, bo są w internecie i podcasty, i spisane jakieś takie wiadomości na temat tego, czym w ogóle jest Instytut Gallupa i na czym polega ten test osobowości, chociaż to nawet bardziej predyspozycji właśnie tych talentów, które każdy z nas ma. I Instytut Gallupa wyróżnia 34, one się przeróżnie nazywają, każdy z nas ma ciemną i jasną stronę danego talentu. Można sobie zrobić najpierw wersję 5 talentów, ja tak zrobiłam i po jakimś czasie dopiero sobie rozszerzyłam na 34. I popracować z tymi 5 talentami i zobaczyć, jak my działamy na co dzień właśnie poprzez te talenty. Wiele osób się zastanawia, jakie mogę robić tyle rzeczy naraz, no ale ja mam właśnie na pierwszym miejscu aktywatora. Z jednej strony taka jest moja natura i ja się z tego cieszę bardzo, że odkryłam to kilka lat temu i przestałam się trochę kłócić sama ze sobą i iść za czymś, co nie jest moje. Ten test mi pozwolił zrozumieć, a bardziej opis później i praca z tymi talentami pozwoliły mi zrozumieć, jak działam na co dzień, gdzie na przykład są właśnie te moje talenty, mocne strony, a w którym kierunku w ogóle nie warto iść, bo tylko się umęczę. Więc z jednej strony na takim tle zawodowym to powinno być w ogóle, nie wiem, badanie, które robią wszyscy ludzie, którzy przystępują do pracy i wtedy dużo łatwiej jest rozdzielić takim osobom zadania, w których będą czuły się najlepiej. Talenty to są, inaczej mówiąc, mocne strony każdego z nas. Moja 5 to jest aktywator, później mam bliskość na 2 miejscu, na 3 miejscu mam stratega, na 4 miejscu mam odkrywczość i na 5 miejscu mam indywidualizację. I tak jak Wam wspomniałam wcześniej, każdy z tych talentów ma swoją jasną i ciemną stronę. Warto się naprawdę z tym zapoznać. Myślę sobie, że gdybym miała możliwość kupienia wszystkim moim znajomym, co już to w ogóle zrobiłam w większości najbliższym, czy polecenia, czy kupienia w prezencie, to jest to jeden z najbardziej takich, no myślę, że rozwojowych prezentów, który pomoże na co dzień lepiej funkcjonować i zrozumieć siebie, zrozumieć to, dlaczego działamy w taki sposób. No i przede wszystkim okazuje się, że każdy z nas ma talenty i nie chodzi tutaj o talenty, nie wiem, malowania, śpiewania, tańczenia, tylko o talenty związane z naszą osobowością i z naszymi mocnymi stronami. Więc wygooglujcie sobie Instytut Gallupa, test, badanie Gallupa. Chyba ta podstawowa wersja jest płatna w dolarach i kosztuje około 100 zł. Dostaje się pełny raport po tych talentach, co jest niesamowite. To myślałam, że ej, to jest niemożliwe w ogóle, żeby no tak to działało, że po prostu to badanie tak bardzo mnie prześwietliło i tyle różnych moich takich codziennych wyborów, jak właśnie działam, od tego, czy lubię funkcjonować w grupie, czy nie, jak wykonuję jakieś zadania, jak w kontaktach z innymi ludźmi funkcjonuję.
Wszystko tam było, po prostu wypisz, wymaluj. Co ciekawe, później zachęciłam i mojego męża. No i absolutnie znowu było to samo, czyli wszystko sprawdziło się no w 100%. Moja przyjaciółka, jedna, druga, trzecia, inne osoby, którym to poleciłam. No i absolutnie jest to coś, co nie wiem na jakiej zasadzie jest w stanie prześwietlić naszą osobowość i właśnie mocne strony w różnych przestrzeniach takich do działania zawodowych, ale też takich życiowych. Dalej idąc, już będziemy powoli kończyć. Dwa takie tematy, które ta izolacja, pandemia pozwoliły mi do nich powrócić, to, że jako dziecko bardzo dużo tańczyłam i gdzieś przez jakiś czas ten taniec nie towarzyszył mi już w życiu, a w tych ciałowaniach najczęściej przemycam jakieś takie tematy lekko taneczne, czyli trilogy i body art. Wielu osobom kojarzy się z tańcem, a ja właśnie no gdzieś ten taniec jest w moim sercu i bardzo bym chciała móc zarażać tym dalej w takiej formie tańca spontanicznego, czyli czegoś, co po prostu jest w nas takie organiczne, pierwotne. Ludzie od zawsze tańczyli. Bardzo często taniec jest związany z rytuałami i z jakimś momentem inicjacji, przejścia. Jest w stanie połączyć nas z przestrzenią serca. Jesteśmy w stanie poprzez taniec absolutnie otwierać się, jeżeli chodzi o świadomość ciała. Polecam sobie włączać jak najczęściej jakąś muzę, która Was porusza, od tej najbardziej wolnej po jakieś bardzo szybkie rytmy i tańczyć tak, jak Wam podpowiada ciało. Najlepiej sobie zamknąć oczy i po prostu bawić się tym ruchem, tak jak robią to dzieci. I polecam na Netflixie taki dokument, który się nazywa Ruch i tam są pokazane różne tańce, które jakby różne rodzaje tańca i przejście przez właśnie różne metody pracy z ciałem za pomocą tańca. Myślę, że no bardzo ciekawy dokument, jeżeli kogoś interesuje w ogóle ludzkie ciało w taki właśnie sposób, w ujęciu ruchu. No i ostatnim takim z jednej strony przesłaniem też na nowy rok i z czymś, co mieliśmy do czynienia w tym właśnie mijającym roku, była ogromna ilość fake newsów i nieprawdziwych treści i tego, jak w ogóle skonstruowane są media, od mediów społecznościowych po media te, które gdzieś znaliśmy kiedyś jako takie najbardziej typowe, czyli telewizja i radio i gazety. Co się okazuje, najbardziej w tym roku było to widoczne, jak ogromna jest manipulacja i jak wiele jest publikowanych nieprawdziwych treści i jak bardzo algorytmy mediów i w ogóle nie wiem, wyszukiwarek w telefonie czy właśnie mediów społecznościowych są ustawione po to, co jest dla nas najbardziej klikalne, po to, żeby nas zatrzymywać i żeby karmić nas tymi treściami, by po prostu nasza uwaga była tam skierowana. Więc absolutnie walka o uwagę jest taką walutą najbardziej cenną dla wszystkich osób, które pracują w reklamie i uczulam Was na to, żebyście oddzielali te fake newsy od tych no, prawdziwych treści, do których bardzo trudno się dokopać dzisiaj. I jak ktoś mi zadaje pytania na temat no, różnych treści związanych czy z wirusem, czy z jakimiś innymi sytuacjami, które miały miejsce, to ja się po prostu nie wypowiadam na ten temat, bo ja na ten temat nic nie wiem. I mimo tego, że mi się czasem wydaje, że wiem, to jest moje myślenie życzeniowe albo coś, co ja sobie gdzieś wyczytałam i moja wiedza w danej dziedzinie jest za mała, żeby w ogóle na ten temat dyskutować. Wiem, że to jest niepopularne, bo dzisiaj każdy chce mieć zdanie na jakiś temat wyrobione, ale ja w tym roku nauczyłam się, że najlepszą dla mnie metodą jest to, żeby powiedzieć: nie mam zdania na ten temat, nie wchodzę w to, nie mam na to wpływu, więc jeżeli nie mam na to wpływu, to się w to nie angażuję i nie staram się gdzieś doszukiwać prawdy, która nawet jeżeli się do niej dokopię, to niewiele zmieni w moim życiu i staram się kierunkować uwagę na to, na co mam wpływ i wiedząc o tym, że nasza energia podąża za uwagą, to każde nasze zabranie siebie w tym kierunku rozwikłania tego tematu, czy wirusa, czy różnych innych z tym tematem około takim pobocznym związanych treści,
myślę, że nie robi nam dobrze i bardzo Was uczulam na to, żebyście no gdzieś będąc w tym kontakcie z własnym ciałem, jak najczęściej szukali rzeczy, które Wam służą i które no przede wszystkim są gdzieś potwierdzone i Wy wiecie, że to jest prawda, a często niestety nam się po prostu tylko wydaje, że coś jest prawdą i polecam bardzo w tym temacie świetny dokument również na Netflixie. Nie to, że jakoś mam tutaj sponsorowana jestem przez Netflixa albo przez Ewelinę Stępnicką albo przez te książki, które Wam dałam albo muzyczne inspiracje, absolutnie nie. Są to naprawdę moje wybory prosto z serca, nikt mi za to nie płaci, nawet Netflix, ale dylemat społeczny, dokument na Netflixie, każde dziecko, każdy nastolatek powinien to obejrzeć i zobaczyć, jak coś, co nam się wydaje, że jest naszym wyborem, jeżeli chodzi o treści, które dostajemy na naszym wallu, tak zwanej tej tablicy i które scrollujemy, wcale nie są do końca naszym wyborem, więc polecam, by zastanowić się w tym 2021 roku nad tym, co rzeczywiście jest fake newsem, a co jest prawdą. I wiele osób, kończąc już ten dzisiejszy podcast, zadawało mi pytanie, jak ja to robię, że robię tyle rzeczy albo czytam tyle książek i kiedy ja mam na to czas? No to odpowiadając najprościej, przestawiłam sobie całą moją pracę praktycznie na telefon, żeby móc monitorować to, ile czasu poświęcam na przykład dane aplikacje. Co się okazało, ja na Instagramie myślałam, że spędzam więcej czasu, ale jednak nie, bo spędzam średnio 19 minut dziennie, co okazuje się, że robię to głównie wtedy, kiedy wyrzucam jakiś post albo przejrzę jakąś relację znajomych, ale no właśnie, no nie wiem, za dużo tych relacji nie przeglądam. Myślę, że chyba obserwuję, jeżeli wchodzę w jakieś relacje, to może kilka osób i zdarza mi się to raz na jakiś czas, jakichś takich osób, które cenię, darzę sympatią, ale to też no nie może być tak, że my cenimy pół świata i spędzamy tam w tej wirtualnej rzeczywistości, obserwując innych ludzi po prostu długie godziny, więc polecam albo sobie zainstalować aplikację taką w telefonie, która będzie nam kontrolowała ten nasz czas, albo w wielu telefonach jest coś takiego i wchodząc w ustawienia telefonu można sobie to zobaczyć. Trochę inaczej u mnie sytuacja wygląda z Facebookiem, bo najczęściej pracuję przez Facebooka. No i moim takim zadaniem na pewno na 2021 rok będzie to, żeby oddzielić zupełnie godziny poświęcone na pracę, a godziny poświęcone na właśnie jakieś takie moje, nie wiem, rozwojowe webinary czy coś, co słucham, żebym wiedziała, ile ja rzeczywiście czasu poświęcam na te działania związane z pracą, a ile mi czasu zabiera jakieś, nie wiem, scrollowanie, tak, bo czasami też to robię. Więc polecam, żeby sobie gdzieś popatrzeć, bo te narzędzia są zbudowane w taki sposób, żeby nas właśnie zabierać i żeby tą naszą uwagę no, dawać im, więc mając tą świadomość raczej jesteśmy bardziej odporni, by wybierać świadomie. Nie żegnam się jeszcze z Wami, ponieważ sylwestrowy odcinek będzie z Asią i będziemy rozmawiać na temat noworocznych postanowień, ale w zupełnie innym ujęciu. Będziemy podsumowywać też takie dobre rzeczy tego roku, co warto zabrać ze sobą na nowy rok. Na ten moment zachęcam do tego, żeby się podzielić w komentarzach czy swoimi przemyśleniami dotyczącymi rozwoju, czy też książek, czy jakichś muzycznych treści można sobie tutaj powklejać i takie wzajemne inspirowanie się, szczególnie gdzie no wierzę w to, że ta tutaj jest przy okazji czy projektu Ruch Nie Ma Wagi, czy ciałowania podcastu, to są ludzie w jakiś tam sposób podobni do siebie z jakąś cząstką i warto właśnie dzieląc się tą inspiracją, wpływać na siebie nawzajem, jeżeli płynie to z serca, jeżeli jest to dobre i możemy w ten sposób komuś pomóc, czy w jakimś małym stopniu rozwoju, to zawsze mam nadzieję, że idzie to w dobrą stronę, więc bardzo, bardzo dziękuję i jesteśmy w kontakcie, piszcie śmiało swoje sugestie. Pozdrawiam Was ciepło, miłego wieczoru i zapraszam na noworoczny detoks, który startuje już 2 stycznia. Pa, pa!